Kryptomasters przedstawiają... Cześć, tutaj Maciek z Kryptomasters. Dzisiaj ja, bo jak już pewnie zauważyłeś, na tym kanale miksujemy teraz postaci i jest nas więcej, po to, żeby każdy zajął się czymś innym, a ja dzisiaj zajmę się przestrzeganiem. Przestrzeganiem po to, żebyś nie wtopił, żebyś nie stracił pieniędzy, bo w świecie kryptowalut jest to dość proste i wcale nie mówię o tym, że można wejść w projekt, który później szoruje dno, co też regularnie się każdemu inwestorowi zdarza. Ale to jest normalna sprawa, ponieważ tu jakby zdajemy sobie sprawę z ryzyka i sami oceniamy jakość projektu czy perspektywę, no i potem wychodzi, że albo działa dobrze, albo nie działa, albo potrzebuje więcej czasu, żeby zadziałać. To jest jakby naturalna sprawa, natomiast jest wiele rzeczy, gdzie rezultat nie jest zgodny z planem. Ponieważ tak jak mówię, jak wchodzisz w kryptowalutę, to są dwa plany, albo wyjdzie i urośnie, albo nie urośnie i spadnie. Ale każdy rezultat jest zgodny z jakimś planem, choć jeden jest oczywiście przykry. Natomiast jest wiele akcji w świecie kryptowalut, w których rezultat jest inny niż planowany. W ogóle niezgodny z planem i dlatego będę przed tym przestrzegać. Jedną z akcji jest akcja pod tytułem kupię duże ilości bitcoinów albo sprzedam duże ilości bitcoinów. Mnóstwo ludzi na różnych forach, w różnych miejscach to robi i my rok temu też... Pierwotnie dostaliśmy namiary na osoby, które z jednej strony dostaliśmy namiary na osoby, które no, chcą sprzedać duże ilości bitcoinów, przeróżne tam były ilości, na przykład 1000 bitcoinów, później już były liczby 10 tysięcy bitcoinów, później już był cynk, że to z Izraela będzie sprzedaż szła albo zakup na 100 tysięcy bitcoinów, a to coś z Rosji, a to coś tam, a z drugiej również w miarę łatwo, aż podejrzanie łatwo, dało się docierać do ludzi, którzy mają na sprzedaż tyle, bo kogoś znają, bo coś tam, bo coś tam. I oczywiście wizja optymalna jest taka, że jeszcze jakbyś dostał z tego prowizję, to się urządzisz do końca życia. No jakbyś doprowadził do takiej transakcji, że 100 tysięcy bitcoinów ktoś od kogoś kupi, to się będzie działo. I oczywiście wszystkie te projekty to scam. Zrozum, jak ktoś by miał do kupienia albo do sprzedania 100 tysięcy bitcoinów, albo choćby 1000, bo 100 tysięcy to już jest w ogóle abstrakcja, ale 1000 bitcoinów ktoś chciałby kupić lub sprzedać. I wiadomo, że nie chciałby na przykład tego zrobić na giełdzie, bo nie chciałby, żeby to było widoczne, wolałby to robić anonimowo. I chce ktoś kupić 1000 bitcoinów, no to jak chciałby, żeby to było anonimowe, to nie będzie gdzieś po jakichś znajomych, którzy powiedzą kolejnym znajomym, którzy powiedzą kolejnym znajomym, którzy napiszą na forum w internecie, że ktoś taki jest. Przecież to jest absurd. To jest nielogiczne. Jak ktoś robi takie transakcje, wyobraź to sobie teraz, jak, najłatwiej ci to wyjaśnię w ten sposób. Jak ktoś by dziś chciał kupić kilo koki, to co by zrobił? Na pewno nie wszedłby do sklepu i nie powiedział, że potrzebuje kilo koki. Nie zrobiłby tego. Ale pytanie, czy on by zaczął rozpowiadać wszystkim znajomym? Czy to naprawdę by za tydzień było na forum? Kokaina.pl. Forum kokaina.pl, no kupię dużą ilość kokainy, bo mój znajomy by chciał, prowizja wysoka jak macie i tak dalej. Z kokomatu niech se wypłaci. No bez sensu. Jak ktoś robi naprawdę transakcję, która ma być anonimowa, to robi ją w taki sposób, żeby postronne chłopki nic o tym nie wiedziały. A postronne chłopki to w tym wypadku jest cały internet. Zobacz ile jest tych ogłoszeń. Wszędzie, jak piszesz w Google, kupię duże ilości bitcoinów, sprzedam duże ilości bitcoinów, to jest tego pełno. I my jak testowaliśmy, robiliśmy takie due diligence, czyli sprawdzaliśmy różnych, że tak powiem, dostawców i sprzedawców i kupujących. Ponad rok temu to było, bo testowaliśmy ten patent, czy on w ogóle ma prawo zadziałać. Od razu powiem, efekt końcowy jest taki, że nie ma prawa zadziałać. Sposoby wałków były przeróżne. Czasem było tak, że dobra, przelej pół bitcoina, żeby udowodnić, że ty masz te bitcoiny. No i ktoś by przelał, no to wiadomo, że od razu byłaby akcja zaginiona. Potem był jakiś, nie wiem, pani dzwoniła i mówiła, że no ja reprezentuję pana Jana, pan Jan musi pozostać anonimowy, więc musimy załatwić transakcję w pełni online. I zrobimy to tak, że wy przelewacie nam bitcoiny, a my za chwilę przelewamy wam pieniądze na konta bankowe. Ja pierdzielę. I to jest żenująco słabe, ale założę się, że ileś osób się już na to nabrało i potem nawet się nie przyznają, bo im będzie głupio, że dali się zrobić na taki patent. Co tam jeszcze było? Fałszywe konta bankowe. Na przykład
sprawdzaliśmy jednego gościa, że on niby chce kupić dużą ilość bitcoinów i mówimy, dobra, to pokaż, że masz kasę na takiej ilości. I on nam wysyła skan konta z Dubaju, gdzie ma tam, no nie wiem, 35 czy 350 milionów dolarów. No to my ten skan od razu do grafika, no i grafik sprawdzał, czy się piksele zgadzają i co? Oczywiście się nie zgadzały. Skan został sfabrykowany. Kosmos. Mnóstwo tego typu rzeczy było. Ktoś przez kogoś, jakiś fundusz teraz Izraela będzie kupować anonimowo. Ja pierdzielę, fundusz, ludzie wiedzą, jak fundusze działają. Szok. Tu jakaś tajna organizacja potrzebuje pilnie kupić 50 tysięcy bitcoinów. Bzdura. Jak słyszysz takie rzeczy, to uciekaj. Odwróć się napięcie i uciekaj. Bo gwarantuję ci, że jak ktoś chce anonimowo sprzedać 1000 bitcoinów albo kupić 1000 bitcoinów, to on wie jak. I nie będzie pytać po znajomych, nie będzie kombinować i nigdy się o tym nie dowiesz. Takich transakcji prawdziwych się odbywa codziennie. Kilka, kilkadziesiąt, może kilkaset. One się odbywają. Wystarczy wejść na portfele bitcoina, na skanerach i zobaczyć, że są takie transakcje. Kto do kogo przelewa? No właśnie nie wiemy. Ponieważ to są prawdziwie anonimowe transakcje. Natomiast jak ty myślisz, że masz poufną informację i tak dalej, to zastanów się, czy to przypadkiem nie jest ta nasza chciwość bazowa, to co wszyscy mamy w sobie, że my jesteśmy chciwi i chcielibyśmy się nie narobić, a zarobić, która jednak może być wykorzystywana przez niefajnych ludzi. Dlatego też ostrzegam cię, żadne tam kupię duże ilości bitcoinów, sprzedam, wszystko skam, skam, skam i wszystko skam. No to może coś innego na łatwe pieniądze, bez pracy, bot do arbitrażu. Ja nie wiem, być może są jakieś boty, które są uczciwe i działają. Ja wiem tylko jedno, gdybym ja napisał bota do arbitrażu, to ty byś się o tym nigdy nie dowiedział. Dlaczego? Ponieważ ten bot, gdyby on faktycznie działał, to uczyniłby mnie milionerem w tydzień i to ja bym w dodatku z kapitałem zakładowym, nie wiem, ja bym sobie wrzucił 100 tysięcy na te giełdy i to by wystarczyło, żeby w tydzień zrobić z tego milion. Oczywiście jakby był dobrze napisany, jeszcze by przewidywał pewne rzeczy, że po każdej górce jest korekta i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli nie wszystkie, bo znowu mówię, no nie siedzę w temacie botów jakby codziennie i może jakiś zaawansowany trader się wypowie, chociaż w komentarzach to pewnie znowu skamerzy też się udostępnią, bo oni też zawsze spamują, że o nie, nasz bot to jest ten najlepszy. Natomiast może jest jakiś bot, który działa i z jakiegoś powodu twórcy stwierdzili, że nie będą sami na nim zarabiać, tylko za 100 zł będą sprzedawać licencję. Nie wiem, dla mnie to jest nielogiczne, ale kto wie, świat czasem bywa nielogiczny. Natomiast większość botów do arbitrażu, to jest to moje, ten mój bezpieczny szacunek, że nie wszystkie, tylko większość, nie ma sensu, to jest absurd. Po prostu to się nie trzyma kupy. Po co ktoś ma ci rozdawać swojego bota, albo nawet sprzedawać za parę złotych swojego bota do arbitrażu, jak może sam potajemnie na nim zarabiać. Nie mówiąc o tym, że bot do arbitrażu to nie jest znowu praca, ten dziennie zarabianie bez pracy, super biznesy i tak dalej, ponieważ arbitraż też nie działa zawsze. Arbitraż działa wtedy, kiedy rynek idzie w określonym kierunku. I to, czy robi to bot, czy robisz to ręcznie, to nie oznacza, że zawsze zarobisz. To nie jest tak, że ci, którzy się zajmują arbitrażem w świecie kryptowalut, to są super multimiliardery, a cała reszta, którzy tradują albo którzy hodlują, no to cóż, to są nieudacznicy. Bot do arbitrażu tak samo zostanie hodlerem z przymusu, jeśli rynek się rozpadnie i szlak go trafi na rok, dwa albo trzy. Tak to po prostu jest, więc nawet gdyby działał, to by wcale nie musiał być dobry i nie gwarantowałby zysków, a co więcej, bot do arbitrażu zazwyczaj chyba jednak potrzebuje dostępów do twoich giełd, do twoich kont na giełdach po to, żeby swobodnie przerzucać tam bitcoiny. No i czyż nie brzmi to od razu niebezpiecznie, że jest jakieś oprogramowanie, którego ty nie jesteś w stanie sprawdzić, jak nie jesteś programistą, albo jak nie jest w ogóle open source i ono zaczyna tradować za ciebie, czyli dostaje namiary na twoje giełdy, dostaje hasła, żebyś się potem nie zdziwił któregoś dnia, że taki bot po prostu przepadnie. Pamiętam, rok temu był taki bot, nie wiem, czy to nie był ten nawet, CryptoArb chyba, i oni mi proponowali współpracę, oferowali tam ileś tam tysięcy złotych w kryptowalutach płatne, że zrecenzuj na kanale naszego bota i tak dalej. I ja pamiętam, że przez moją wrodzoną wcale nie wrodzoną tak naprawdę, przez moją nabytą ostrożność, przez wiele różnych błędów tragicznych, zrobiłem sobie cały dzień sprawdzania tego bota, no i w zasadzie nawet nie potrzebowałem całego dnia, bo już po paru godzinach widziałem, że skam jak się patrzy, po prostu wow, że hej,
I w tym czasie widziałem, że już na niektórych kanałach na YouTubie się pojawiają recenzje tego bota, że o, ciekawy nowy bot i tak dalej. Widocznie ktoś tam nie sprawdził go aż tak dokładnie albo zaufał twórcom. Natomiast niestety, ale w świecie kryptowalut trzeba jak na skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu, na którym nie działają światła. Że niby są zasady, ale wiesz, potrzebujesz jednak zachować bardzo dużą ostrożność i ograniczone zaufanie. A w świecie krypto to musisz mieć bardzo ograniczone zaufanie, ponieważ złych ludzi nie brakuje. To oni, to im jest najłatwiej zarabiać bez dużej pracy. Napisać aplikację, albo nawet nie pisać, albo tylko napisać aplikację, która będzie łykała dostępy do twoich giełd i będzie miała backdoora, przez który wyprowadzi z giełd twoje środki. No i co? I dasz dostępy, dasz hasła i za tydzień wyczyszczą ci wszystkie konta. Takie rzeczy to nie jest fikcja naukowa, to się już zdarzało wiele razy i jeszcze wiele razy się zdarzy. A jest na tym kanale teraz dużo osób, które się zainteresowały kryptowalutami dlatego, że znowu zaczęły rosnąć i warto o tym ostrzegać. Co jeszcze? Darmowe bitcoiny. Wchodzisz na jakieś strony, rozdają ci darmowe bitcoiny, bo coś tam, bo podaj maila, to dostaniesz bitcoiny, klikaj w reklamy, dostaniesz bitcoiny. Nie! W życiu nie ma darmowej kawy. Nie ma tak. Idziesz i płacisz za coś. Płacisz za to. Jak to? A dwa razy do roku McDonald's robi promocję, że daje darmową kawę, czyli są darmowe kawy. Nie! Wiesz czemu McDonald's tak robi? Nie dlatego, że ta kawa jest darmowa, tylko dlatego, żeby stworzyć w tobie nawyk. Dlaczego to trwa, ta akcja zawsze trwa 2 tygodnie? Dlatego, żeby przez 2 tygodnie ludzie tam chodzili na kawę i stwierdzili, o fajnie tu. I tyle, i żeby tam zostali, nie ma darmowej kawy. Nie ma darmowej karty kredytowej 53 dni, ponieważ oni wiedzą, że i tak po 53 dniach nie spłacisz im tego, tylko będziesz dalej już później płacić odsetki. Tak jest życie. Nie ma darmowych bitcoinów. Na stronie bitcoin.org w ogóle masz parę innych informacji, na czym jeszcze można wtopić. Fałszywe giełdy, które nie działają. Niektóre są prawdziwe, ale później w którymś momencie znikają, a my trzymamy na nich za dużo środków. Tak czy inaczej, no piramidy i tak dalej, paczki reklamowe, to jest wszystko, to powinny być oczywiste rzeczy, chociaż często nie są. Natomiast chodzi o to, żebyś zachował zasadę bezpieczeństwa, która przede wszystkim polega na tym, że jak czujesz w sobie, że kurczę, włącza mi się taka chciwość, takie kurwiki w oczach, że ja teraz będę bogaty w tydzień, to prawdopodobnie właśnie jesteś dymany. Sorry, że mówię wprost, ale właśnie to się każdemu ma prawo zdarzyć, bo my wszyscy mamy ten jakby tę żądzę, żeby szybko zyskać. I to jest naturalna rzecz. Natomiast jeżeli nie chcesz stracić, to potrzebujesz tę żądzę zahamować i nauczyć się pilnować. Po prostu pilnować samego siebie. Jeżeli coś wygląda zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, to prawdopodobnie jest nieprawdziwe. I tyle. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, ostrożnych i skutecznych inwestycji. Cześć!